Hejka, hej, tu jako bez kropka, witam was znowu na moim kanale. W tym odcinku pokażę wam recenzję nowego już magazynu drugiego na 2023 rok z Lego Ninjago. Hej, a więc jeszcze przed startem chcę was znowu przeprosić za mój głos. Jest jeszcze gorzej niż ostatnio, ale teraz się czuję jeszcze gorzej niż się czułem, ale po prostu muszę wam tutaj zrecenzować ten magazyn. Także jeżeli taki właśnie będę mieć głos, to właśnie tylko was informuję, po prostu jestem chory. Okej, prezenty na sam koniec, teraz otwórzmy sobie magazyn i już na starcie mamy Harumi kartę. No i spis treści. No i teraz troszeczkę o figurce na naszej. Nowe Lego Friends. No i mamy komiks. Co ciekawe, jest to komiks, co się dzieje po 16 sezonie. A skąd to wiem? Przeczytajcie sobie to. Oraz to. A nie, czekajcie, o to. Czekaj, kurde, gdzie to? O to. Dlatego tutaj proszę bardzo mamy, co się dzieje po sezonie 16. Piękny plakat, czy tutaj jest? A drugi jest jeszcze z Carmadonem. Tutaj mamy za to jakieś zadania, komiks, część druga. Tutaj w ogóle jest taka ciekawostka, znaczy nie wiem w ogóle czemu tak zrobili, ale Carmadon Oni ma strój mrocznego władcy, kryształowego króla, w sensie no. Teraz mamy troszeczkę informacji o tutaj tych złotych broniach, które są skrystalizowane. Ten zestaw jest na moim kanale, tutaj oczywiście jest Harumi, także ten zestaw musiał być w mojej kolekcji. No i recenzja jest w opisie tego odcinka, w sensie tam macie linki do tego. Nowej akcji Ninja spodziewa się 21 marca i tutaj mamy Evangelista z krystalizowanym strojem. A tutaj na końcu troszeczkę o nowych kartach. Jeżeli chodzi o prezent, to tak. Tak się prezentuje karta skrystalizowana Carmadon edycja limitowana. A jeżeli chodzi o to, to jak wiecie, ja już tą figurkę mam, teraz się wam pokazuję, jak ona wygląda. A ogólnie, jeżeli chcecie tak jakby bardziej dogłębną recenzję tej figurki, to w opisie jest też kolejny link do recenzji, gdzie właśnie zrecenzowałem zestaw, w którym pojawił się ten Jay. No a tą figurkę możecie kupić już na moim Vinted, jest już właśnie wystawiona. Też jest link w opisie. No dobra, no to co, to już było wszystko. W tym tygodniu będzie jeszcze raczej jeden film, właśnie ja już go mam nagrany, ale no nie wstawiałem go teraz przez tą moją właśnie chorobę, ale jest już on zmontowany, także raczej się w tym tygodniu jeszcze pojawi, bo nagrałem przed chorobą coś o Carmadonie. Widzimy się w kolejnych odcinkach, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, no i pa!